Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 17 sierpnia i posłuchajcie fragmentu z księgi Jozuego. Pan oznajmił Jozuemu: dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza. Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie. Zwrócił się następnie Jozue do synów Izraela: zbliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga waszego. Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest wśród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków. Oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. Skoro tylko stopy kapłanów niosący Arkę Pana ziemi całej staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący Arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej. Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa. Zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do Morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę Przymierza Pana stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Dzisiaj Jozue w tym fragmencie przeprowadza Izraelitów przez rzekę Jordan. Prowadza ich do ziemi obiecanej. Wody rzeki Jordan symbolizują chrzest święty. Poprzez chrzest mamy możliwość wejść do ziemi obiecanej. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy na nowo mogli spojrzeć na łaskę chrztu świętego. Żeby ją na nowo odkryć w życiu każdego z nas i na nowo docenić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.